Już? Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej kandydata Konfederacji na urząd prezydenta Krzysztofa Bosaka, który odniesie się dzisiaj do podatku cukrowego, który będzie dzisiaj głosowany przez polski Sejm na dzisiejszym posiedzeniu. Bardzo proszę o zabranie głosu Krzysztofa Bosaka. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności przepraszam za ten nasz dziwny strój, ale podporządkowujemy się obowiązującym ograniczeniom, żeby nikt nam nie zarzucił, że anarchizujemy państwo, skoro dzisiaj wszyscy politycy występują w Sejmie w tych maskach. Również ja będę podporządkowywał się tym zarządzeniom, które obowiązują innych. Chcę się krótko odnieść do kwestii podatku cukrowego. Doskonale państwo wiedzą, że byłem pierwszym kandydatem i jedynym do tego momentu, który złożył deklarację, iż nie będzie podpisywał żadnych nowych podatków podwyższających obciążenia podatkowe Polakom. Bez wątpienia podatek cukrowy, który zaproponował rząd, jest takiego rodzaju nowym obciążeniem podatkowym. Uważamy, że wprowadzanie go przed kryzysem było błędem. Natomiast wprowadzanie go w czasach kryzysu jest absurdem, jest działalnością szkodliwą. Z kilku powodów, przypomnę te powody, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj podatek cukrowy wraca z Senatu do Sejmu i w morzu projektów kontrowersyjnych ideologicznie, które PiS wczoraj wrzucił do debaty, projektów obywatelskich, które dotyczą bardzo ważnej tematyki, aczkolwiek niezwiązanej nijak ani z kryzysem, ani ze zbliżającymi się wyborami, może przemknąć bez należytej uwagi kwestia podatku cukrowego. Przypomnijmy więc, że pani minister Emilewicz zapowiadała, a po czym wycofała się ze swoich zapowiedzi, że ten podatek cukrowy być może zostanie z powodu kryzysu odłożony. Było wahanie w rządzie, natomiast w tej chwili widać, że rząd jest zdeterminowany, żeby ten podatek wprowadzić. Dlatego chciałem zaproponować petycję do rządu i do prezydenta o weto w tej sprawie. Tą petycję przygotowałem, ona już jest możliwa do podpisu na stronie wetodlapodatku.pl. Zachęcam wszystkich, żeby weszli na stronę wetodlapodatku.pl i podpisali petycję o to, żeby podatek cukrowy nie wszedł. A teraz argumenty. No więc najoczywistszy argument, podatek cukrowy nie ma aspektu prozdrowotnego, ma aspekt przede wszystkim fiskalny. Cała narracja rządu w tej sprawie jest nieprawdziwa. Rozpiętość pomiędzy zwykłymi napojami, a napojami sztucznie wysoko dosładzanymi tego podatku jest na tyle niewielka, że nie zmodyfikuje oferty przedstawianej przez producentów. Zresztą nawet gdyby mogła, nie popieralibyśmy tego podatku, żeby było jasne. Ale mówię to po to, żeby pokazać, że nieprawdziwa jest narracja proponowana przez rząd. Druga sprawa. Podatek ten jest skonstruowany w sposób nielogiczny. Dla przykładu wyłączone są z niego słodzone napoje alkoholowe. Może doprowadzić do tego, że z jednej strony rząd prowadzi swoją politykę walki z alkoholizmem, z drugiej strony spowoduje, że napoje słodzone alkoholowe będą tańsze niż napoje bezalkoholowe słodzone. Następna sprawa. Ten podatek uderzy przede wszystkim w polskich producentów. Międzynarodowe, globalne korporacje znają sposoby na podstawie doświadczeń z innych państw, jak sobie z takim podatkiem radzić. Dla przykładu, duże koncerny sprzedające napoje słodzone już w tej chwili badają możliwość sprzedaży sieciom handlowym obrotu na wiele miesięcy do przodu po to, żeby nie zapłacić tego podatku. Mali polscy producenci tak korzystnych warunków od sieci handlowych nie dostaną. Rząd wobec tych praktyk jak zwykle będzie bezradny, bo dowie się o wszystkim na końcu. Następna sprawa. W tej chwili mamy suszę. Ceny owoców wzrosły. Napoje produkowane z owoców, ich cena też wzrośnie. Koszt dla producenta. A kto ma zapłacić podatek od napojów słodzonych? Producent w momencie odsprzedaży, jeszcze przed zapłaceniem podatku VAT. A więc jest jasne, że ta cena tego podatku od napojów słodzonych w niektórych wypadkach podbije cenę napoju nawet o więcej niż 1/3. To ogromny podatek, który w żaden sposób, wbrew temu co mówi rząd, przedstawiając jakieś konstytucje dla biznesu, pozorując zainteresowanie polskimi przedsiębiorcami, spotykając się z nimi na opłacanych z pieniędzy podatnikach kongresach, jak 590 czy inne, tak naprawdę rząd nie przeprowadził żadnego dialogu w tej sprawie z biznesem, a tam gdzie go prowadził, był to dialog całkowicie pozorowany. Te wszystkie argumenty, jak się to weźmie i zsumuje w całość,
prowadzą do jednego wniosku. Globalne korporacje produkujące napoje słodzone poradzą sobie z podatkiem cukrowym. Wyłączone są z tego napoje alkoholowe. Uderzy on najbardziej w producentów polskich napojów słodzonych, którzy próbują stworzyć realną konkurencję dla globalnych korporacji. Uderzy on także w producentów napojów z polskich owoców wytwarzanych w Polsce. Nie zmieni on także na prozdrowotne nawyków konsumenckich, ponieważ jest nieprawidłowo skonstruowany. Rozpiętość pomiędzy 50 a 80 groszy na litrze, w zależności od tego, czy jest to napój ledwo słodzony, czy bardzo nadmiernie słodzony i kompletnie niezdrowy, ta rozpiętość nie spowoduje żadnej modyfikacji na nawyków żywieniowych. I inne państwa, które rzeczywiście kierowały się przede wszystkim zdrowotnymi aspektami, zwalniałyby te napoje mniej słodzone, a obciążały przede wszystkim te najbardziej. To byłoby logiczne, ale rząd tak nie postąpił, bo chciał uzyskać efekt fiskalny. Tego efektu fiskalnego rząd nie uzyska. Nie zobaczy tych dochodów podatkowych. Ich nie będzie. Rząd sądzi, że z tego będzie miał 1,5 miliarda złotych. Nie będzie tych pieniędzy, ponieważ część producentów pobankrutuje, a ci najwięksi wywiną się z tego. I już przedstawiłem Państwu, w jaki sposób. Fakturując sprzedaż na wiele miesięcy do przodu, później wystawiając tylko faktury korygujące. Tu podpowiedź dla ministra finansów. Duże kancelarie prawne już w tej chwili pracują nad tym, jak to zrobić, żeby ministerstwo tego podatku ściągnąć nie mogło. Apel do rządu. Opamiętajcie się. Nie wprowadzajcie w czasie kryzysu kolejnego podatku. Apel do obywateli. Podpiszcie petycję do prezydenta Andrzeja Dudy. Weto dla podatku.pl. Nie dopuśćmy na wprowadzenie nowego podatku w czasach kryzysu. Szanowni Państwo, dodam jeszcze, że chociaż dzisiaj jesteśmy w maseczkach, to maski rządu i maski premiera Morawieckiego już dawno opadły. Wczoraj pan premier Morawiecki powiedział, że to nie ograniczaniem kosztów stałych, nie oszczędnościami, nie zmniejszaniem niepotrzebnych wydatków, ale właśnie długiem i programami socjalnymi będziemy wychodzili z kryzysu. I jeśli mówimy o tym podatku cukrowym, to warto jeszcze przypomnieć, że rząd nie zgodził się nawet na to, żeby vacatio legis, czyli ten okres od momentu, kiedy ustawa pojawi się w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie, trwał do 1 stycznia 2021 roku. On najpewniej zostanie wprowadzony już w czerwcu, w chwili, kiedy to właśnie polscy mali i średni przedsiębiorcy będą musieli wychodzić z tego kryzysu i będą potrzebowali ulg i ułatwień, a nie kolejnych podatków. Dlatego jako Konfederacja, jako sztab Krzysztofa Bosaka i także w imieniu Krzysztofa Bosaka jeszcze raz powtarzamy i apelujemy do rządu, żeby nie wprowadzał kolejnego podatku i opamiętał się w tym swoim fiskalnym szale, który cały czas niestety prowadzi. Ja dodam jeszcze jedną ciekawostkę, uzupełniając to, co powiedział Tomasz Grabarczyk, a mianowicie, że równolegle do przygotowania do wprowadzenia podatku cukrowego, który dociąży polskich producentów ponad miarę, równolegle rząd już ustami ministra finansów zapowiedział zwolnienie z podatków. Uwaga kogo? Oczywiście banki. Banki w czasach kryzysu muszą być pod kloszem rządowym, więc już jest zapowiedź ministra Kościńskiego, iż od nowych kredytów udzielanych w związku właśnie z rządowymi rozwiązaniami banki będą zwolnione z podatku bankowego. No proszę Państwa, to jest skandal, że z jednej strony zapowiada się zwalnianie z podatków banki, dla nich zawsze jest ta głaszcząca, troskliwa ręka premiera Morawieckiego, byłego prezesa banku, przypomnijmy. Z drugiej strony polscy producenci tylko tym fiskalnym kijem dostają po grzbiecie. To jest całkowicie nieakceptowalna polityka, na którą nigdy się nie zgodzimy. Czy są jakieś pytania? Jeśli jest wszystko jasne, to dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.